Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i dzisiaj chciałbym was zaprosić do świata gier, konkretnie do października, który zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Zarazem jeśli ten format filmów wam się spodoba, rozpocznę serię, która będzie zawierała comiesięczne podsumowanie growych wydarzeń. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zapraszam! Pierwszą grą, która odwiedzi nas w październiku, będzie gra The Lamplighters League, która ukaże się 3 października na PC-ty oraz Xboxy. Akcję jej osadzono w alternatywnej rzeczywistości lat 30. XX wieku. Od tysiącleci złowrogi kult wygnanego dworu poszukuje artefaktów, dzięki którym będzie mógł przejąć władzę nad światem. Jednakże plany niegodziwców nieustannie krzyżuje tytułowa Liga Latarników, złożona z największych bohaterów w historii ludzkości. Przynajmniej tak było dawniej, bo wieki walki z kulturystami mocno przerzedziły szeregi organizacji. W efekcie Liga musiała nieco obniżyć wymagania wobec kandydatów, a jej szeregi zasiliły zastępy łotrów, oszustów i innych wyrzutków, którymi gardziłby każdy szanujący się heros. Jednak teraz te właśnie osoby spod ciemnej gwiazdy będą musiały powstrzymać złoczyńców oraz stawić czoło pradawnym mocom. Na kolejną grę na pewno wiele z was czekało, bo jest to Assassin's Creed Mirage. Gra ukaże się już 5 października, ponieważ jej premiera została przesunięta o równy tydzień. Jest to 11. część cyklu Assassin's Creed, którą osadzono w dziewięciowiecznym Bagdadzie. Historia rozpoczyna się dokładnie w 861 roku, w trakcie Złotej Ery Miasta. Metropolia została podzielona na 4 zróżnicowane dzielnice, w których znajduje się zarówno strefa przemysłowa, jak i malownicze ogrody. Co ciekawe, w grze odwiedzamy również Alamut, zwaną z jedynki Fortecę Asasynów. Trafiamy do niej w momencie, gdy nie jest jeszcze w pełni ukończona. Co ciekawe, na głównego bohatera wybrano znanego z Valhalla Basima, który pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Przechodząc kampanię fabularną, poznajemy jego losy sprzed wydarzeń ukazanych w nordyckiej odsłonie cyklu, a także dowiadujemy się, w jaki sposób uliczny złodziej, którym był wcześniej, wstąpił do bractwa tytułowych zabójców. W październiku oczywiście nie zabraknie również gier o wyścigach, bo mamy Forza Motorsport, która ukaże się 10 października na PC-ty, Xboxy Series X oraz S. W 8 odsłonie serii gier Forza Motorsport walczymy o zwycięstwo na różnorodnych trasach rozrzuconych po całym globie. Ich lista obejmuje zarówno doskonale znane fanom serii lokacje, jak i zupełnie nowe dla serii tory pokroju południoafrykańskiego Kialmi i japońskiego Hakone. Ścigamy się za kierownicami rozmaitych pojazdów. Produkcja oddaje nam do dyspozycji nie tylko egzotyczne auta przystosowane do super szybkiej jazdy, lecz również nieco bardziej pospolite samochody sportowe. Nie brakuje tu również prawdziwych legend motoryzacji. Szczególne pojazdy podatne są na modyfikacje optyczne oraz mechaniczne. Jeżeli jesteście fanami starożytnego Egiptu, to Total War Pharaon jest dla was. Gra ukaże się 11 października, tylko na PC-ty. Total War Pharaon to strategia historyczna osadzona w czasach starożytnego Egiptu. Rozgrywka dzieli się na dwie płaszczyzny. Turową na mapie strategicznej, gdzie zarządzamy państwem, oraz toczone w czasie rzeczywistym wielkie bitwy z udziałem tysięcy jednostek. Akcja rozpoczyna się od śmierci dotychczasowego faraona. Mieszkańcy Egiptu, Kanaanu i ich imperium Hetytów oczekują nowego przywódcy. Kandydatów do zdobycia władzy oczywiście jest wielu, ale ostatecznie tylko jeden z nich zostanie kolejnym władcą tego imperium. Z 13 października ukaże się 2. odsłona gry Lords of the Fallen. Akcja gry odbywa się 1000 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwowzorze. Od pokonania demonicznego boga Adyra minęły wieki, a złowrogie bóstwo niedługo ma odrodzić się na nowo. Ostatnią nadzieję dla świata stanowi mroczny krzyżowiec, który musi wyruszyć w podróż przez krainy żywych i umarłych, by obalić Adyra. Na tle pierwszego Lords of the Fallen opisywany tytuł wyróżnia się za sprawą znacznie bogatszej fabuły. Jednocześnie świat gry oraz osadzona w nim historia stały się dużo bardziej mroczne. Beacons
No i jest i on. Spider-Man 2 ukaże się 20 października tylko dla posiadaczy PlayStation 5. W głównym wątku fabularnym Peter Parker i Miles Morales mierzą się z trzema ikonicznymi adwersarzami z uniwersum Człowieka-Pająka. Jednym z nich jest Kraven, który wraz ze swoim gangiem przybywa do Nowego Jorku, aby zapolować na, jak wierzy, godnego siebie przeciwnika. Jest nim Jaszczur, drugi ze wspomnianych antagonistów Spider-Mana, czyli tak naprawdę Dr. Kart. Peter i Miles muszą go ocalić przed łowcami Kravena. Współpraca pomiędzy nimi nie układa się jednak tak dobrze jak kiedyś. Miles zauważa zmiany, jakie zaszły w jego starszym koledze po fachu. Dawniej współczujący, serdeczny i sprawiedliwy Peter Parker stał się znacznie bardziej agresywny i bezlitosny, a momentami także żądny krwi. Zyskał również nowe, potężne moce, które wydają się związane z dziwnym, czarnym kostiumem. Cities Skylines 2 to druga odsłona cyklu strategii ekonomicznych typu City Builder. Dzieło studia Colossal Order skupia się na budowie i zarządzaniu miastem, a do naszych zadań należy tworzenie dzielnic, wytyczanie dróg czy ustalanie podatków. Dwudziestego października ukaże się kolejna, już druga część cyklu gier Ghost Runner, której akcja toczy się rok po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie cyklu. Po upadku kluczniczki, która rządziła wieżą Dharma, Jack musi zmierzyć się z brutalnym kultem. Stawka jest wysoka, gdyż od poczynań protagonisty zależy los całej ludzkości. Mechanika opiera się na schemacie opracowanym na potrzeby pierwszej części serii, jednak autorzy dołożyli wszelkich starań, by w porównaniu z oryginałem znacząco rozbudować i urozmaicić rozgrywkę. Podczas zabawy mkniemy przez postapokaliptyczne cyberpunkowe lokacje oraz eliminujemy zastępy przeciwników. Jest i on. Alan Wake 2 ukaże się 27 października na PC-ty, PS5 oraz Xbox Series X i S. Produkcja zabiera nas na północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, do miasteczka Bright Falls w stanie Waszyngton. Tym wstrząsa fala zbrodni na tle rytualnym. Na miejsce wysłana zostaje Saga Anderson, profilerka FBI, która jest ekspedientką od spraw trudnych do rozwiązania. Na miejscu bohaterka natrafia na strony horroru, które zdają się wpływać na otaczającą ją rzeczywistość. Ich autorem jest pisarz Alan Wake, oficjalnie uznany za zaginionego w 2010 roku. Mężczyzna od 13 lat jest więźniem Leża Mroku i przez cały ten czas walczy o zachowanie zdrowych zmysłów, jednocześnie szukając sposobu na wydostanie się z pułapki. Kiedy losy dwójki bohaterów w końcu się zetkną, oboje spróbują uporać się z koszmarem nękającym miasteczko. Spokojnie, spokojnie, dla fanów sportów też coś się znajdzie, ponieważ mamy grę EA Sports UFC 5. Wyjdzie ona w tym samym dniu co Alan Wake, czyli 27 października. Filarem rozgrywki w EA Sports UFC 5 są toczone przez nas pojedynki w oktagonie. Choć mamy do czynienia z grą zręcznościową, deweloperzy dołożyli starań, by walki prezentowały się możliwie najbardziej realistycznie. Kluczem do sukcesu jest więc poznanie mocnych i słabych stron zawodników, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, i wypracowanie stylu walki pozwalającego nam obronić się przed tymi pierwszymi oraz wykorzystywać te drugie na swoją korzyść. Jak przystało na produkcję z licencją UFC, w grze pojawią się prawdziwi zawodnicy. Produkcję można ogrywać w pojedynkę lub w trybie multiplayer. Z innymi graczami można mierzyć się lokalnie bądź przez internet. Yeah.
ostatnią grą, która ukaże się w październiku, będzie gra The Lords of the Rings Return to Moria. Akcja gry toczy się w czwartej erze Śródziemia, a więc po wydarzeniach przedstawionych w trylogii Władcy Pierścieni. W trakcie zabawy wcielamy się w krasnoludy, które przybywają do tytułowej kopalni na wezwanie samego lorda Gimli'ego Lochberera. Ich zadaniem jest odbicie podziemnej metropolii i odzyskanie ukrytych w niej skarbów. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, bo w Kazach Dum zagnieździły się liczne niebezpieczeństwa. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Myślę, że warto by było też wspomnieć o najnowszych urządzeniach od PlayStation, które za niedługo odwiedzą nasz rynek. Pierwszym z nich, jak się pewnie domyślacie, będzie PlayStation Portal. To urządzenie do streamingu, które de facto zastępuje nam telewizor i pozwala na granie praktycznie z dowolnego miejsca w domu czy mieszkaniu, pod warunkiem, że mamy dostęp do sieci Wi-Fi. Właśnie w ten sposób odbywa się komunikacja z konsolą, która przesyła w ten sposób obraz na wyświetlacz o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1080p. Co więcej, jest to tylko ekran LCD i oferuje odświeżanie 60 Hz, co oznacza, że jesteśmy ograniczeni do 60 klatek na sekundę. Dobra wiadomość jest taka, że cena tego gadżetu nie jest wygórowana. W USA zapłacimy niespełna $200, w Polsce przełoży się to pewnie na kwotę około 1000 zł. Niejako przy okazji Sony zapowiedziało też nowe słuchawki dla konsoli PlayStation 5, które działają również z PlayStation Portal. Model Pulse Elite to pełne słuchawki z wbudowanym mikrofonem na wyciąganym ramieniu, które oferują bezstratną transmisję audio, mniejsze opóźnienie oraz zaawansowaną redukcję szumów otoczenia wspomaganą sztuczną inteligencją. PlayStation Pulse Explorer to natomiast słuchawki douszne oferujące podobne możliwości, czyli bezstratny dźwięk, redukcję szumów oraz nawiązują swoim designem do samej konsoli. W obu przypadkach mamy wsparcie dla technologii PlayStation Link, która wymaga dedykowanego dongla USB. Dzięki niemu można cieszyć się bezstratnym dźwiękiem zarówno z konsoli, jak i z komputera. Słuchawki obsługują też technologię Bluetooth, ale wtedy jakość dźwięku jest niestety gorsza. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że pozwalają na podłączenie do dwóch urządzeń jednocześnie, więc gdy na przykład ktoś do nas dzwoni, możemy odebrać telefon na słuchawkach, nawet podczas gry. To już będzie wszystko, jeżeli chodzi o październikowe newsy. Tak jak wspominałam na początku, dajcie znać, czy chcecie taką serię, czy Wam się podoba ten format filmu. No a co, ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia za niedługo, cześć!